Witam Państwa serdecznie jeszcze raz na konferencji. Jest to konferencja zorganizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego, pana Michała Marusika. Witam serdecznie. Poseł jest przedstawicielem grupy Europa Narodów i Wolności, a tematem naszego dzisiejszego spotkania jest dyskusja na temat, czy cztery swobody, czy dążymy w kierunku czterech swobód, czy protekcjonizmu, jakie są relacje gospodarcze w krajach Unii Europejskiej. Chciałabym teraz przedstawić każdego z naszych zacnych prelegentów. Pan Andrzej Sadowski, przedstawiciel Centrum Adama Smitha. Pan poseł Jacek Wilk. Pan Zbigniew Jarząbek, prezes Akademii Patriotów. Pan Michał Marusik, którego już przedstawiałam Państwu. Pani księżna Ingrid Deter de Frankopan. Dodam tutaj, że księżna, jak Państwo pewnie wiecie, jest profesorem prawa międzynarodowego wykładającym na Uniwersytecie Oxford. Następnie przedstawiam pana Piotra Celińskiego z instytucji Koliber, przepraszam, z organizacji Koliber. I mam zaszczyt na końcu przedstawić pana Kubania, który jest przedstawicielem organizacji PAFERE. Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią księżną Ingrid Deter de Frankopan. Yes, I understand that much. So forgive me for having started speaking before I was supposed to. Let me say again how grateful I am to be here, how honored I am to be here. Przepraszam bardzo, że zaczęłam wcześniej i chciałabym jeszcze raz powtórzyć, jak bardzo jestem wdzięczna i jak bardzo jest to dla mnie ważne, że tu występuję. My favorite country. Mój ulubiony kraj. I actually mean that. The only country that has some courage to say what they think without being worried about being politically correct. Jest to jedyny kraj, który nie dba o to, co inni powiedzą i nie patrzy na polityczną poprawność. I understand this session, the 5 minutes I will speak with enormous speed, is about, supposed to be about protectionism or freedom. Ta krótka, pięciominutowa przemowa będzie na temat protekcjonizmu lub wolności. I remind you again of the enormous financial resources that the people who are pro-European Union have. Przypominam jeszcze raz o tym, jak gigantyczne finansowe zasoby mają ludzie, którzy są za Unią Europejską. They are distorting the truth and they present themselves as some sort of happy paradise. Zmieniają prawdę, tak? Zaburzają prawdę i przedstawiają swój świat jako jakiś radosny raj. As I said before, the cleverest thing they've done is to make people think that Europe is the EU and EU is Europe. To, co zrobili de facto, to sprawienie wrażenia, że Europa to Unia Europejska, a Unia Europejska to Europa. And I draw your attention to it's the greatest protectionist club in the world. I chciałabym przyciągnąć Waszą uwagę na to, że jest to najbardziej protekcjonistyczny klub na świecie. It's a customs union. To jest związek zawodowy. A customs union is defined by the fact it has a wall around it. Jest, ma dookoła siebie granicę, tak? Yeah. No, it's more than granica, it's ściana, a wall. Tak, mur. Hmm. Yeah, it's a wall, like a fortress. It's called Fortress Europe. And what does that mean? It means that starving away in developing countries. Zaczęło się w rozwijających się państwach. They exclude developing countries from their club. I wyłączają rozwijające się państwa z ich klubu. Yes, but Jamaica produces sugar. They cannot sell sugar anymore to the United Kingdom. Because we have to buy sugar from France, beetroots that are not as sweet and are more expensive. Jamajka produkuje cukier, którego Wielka Brytania na przykład nie może kupować, ponieważ musi kupować z Francji buraki, które są mniej słodkie i są dużo droższe. If you have any heart, you feel sorry for people in Jamaica. They got nothing to do and there's enormous criminality. It's not your holiday resort anymore. Gdybyście mieli serce, to byłoby wam przykro, myśląc o ludziach w Jamajce, którzy nie mają co robić przez to i zwiększa się przez to u nich przestępczość.
And since the EU is very much into its own PR, Unia Europejska jest, tak, jest głównie zajmuje się samym własnym PR-em. With one hand they will say we've just given Jamaica a few million euros. Tak, z jednej strony powiedzą, że właśnie daliśmy Jamajce kilka milionów euro. To me that's really dishonest and nasty. Co jest tak naprawdę nieuczciwe. Because they don't say how much they deprive that country of in terms of development. Bo nie mówią o tym, ile zabierają temu państwu, ile jego rozwoju stopują. So in my opinion the protectionism, if they talk about, if they think that leaving the EU would mean that, for example, England would now have some protection. Is they are what some people often do. They accuse others of their own sins. Gdy mówią o tym, że Wielka Brytania po wyjściu nie będzie miała tego protekcjonizmu, oskarżają innych o swoje grzechy. So what we want to do is to have. What people say in England now is two major things. The club that we joined in 1979 was a free trade area. To, czego chcemy w Wielkiej Brytanii, ten klub, do którego się przyłączyliśmy, to była strefa wolnej wymiany towarów. Wolnego handlu, tak, strefa wolnego handlu. Surreptitiously, secretly developed that in some sort of budding superstate. I potem politycy tak naprawdę wybudowali to superpaństwo. And the Brits don't like that. No i Brytyjczykom się to nie podoba. But the other big, big problem is obviously the migrants. And with the Manchester attack, I mean, these sick people targeting children. No i ogromnym problemem oczywiście jest imigracja. No i po ataku w Manchesterze trzeba powiedzieć, że to są chorzy ludzie, którzy atakują już nawet dzieci. Again showing if you have a heart. I have 5 children and 15 grandchildren. I even like other people's children. Jeżeli macie serce, ja mam 5 dzieci, 15 wnuków i nawet lubię dzieci innych ludzi, tak jakby. Someone who targets children to blow them up. And to see a 3-year-old who lost her legs and then dies. It is horrendous. Ktoś, kto celuje w zaatakowanie dzieci i żeby je no, zabić i potem ogląda, jak 3-letnie dziecko traci nogi, a następnie umiera, to jest okropne. And who is this monster? Kim jest ten potwór? So, someone from Libya who just been back to Libya for another training course. I think the result of this mad migration policy. Ktoś, kto jest z Libii i kto właśnie był w Libii na kolejnym szkoleniu. Więc jest to wynik tego prawa migracyjnego. Of course we as many here would be Catholics like I am, that of course we got to help people if we can. Wielu z nas to katolicy, tak jak ja, i oczywiście, że musimy pomagać innym ludziom i nie możemy się wywyższać. Ale tylko ułamek tych ludzi to są rzeczywiści uchodźcy, cała reszta to ekonomiczni imigranci. So why don't we listen to what Thomas Aquinas said about immigration? No one talks about that. Not even perhaps with some Catholic priests we can encourage more writing about that, because some Polish priest we can encourage more discussion about that. Może dzięki katolickiemu kościołowi z jakimś katolickim księdzem moglibyśmy zachęcić do realnej debaty na ten temat. Ponieważ księża też nie wydają się być zbyt zainteresowani. And what does St. Thomas say? He says, judge if a migrant that comes. Does he need your help? That's one situation. Do what you can. Tak, czy imigrant, który przychodzi, czy on potrzebuje twojej pomocy? Zrób co możesz. Is he not that, but he just wants to come for a better life? You judge. It will be of value to you or not. Jeżeli to nie jest tak, że potrzebuje pomocy, tylko chce przyjechać tutaj, żeby mieć lepsze życie, to ty oceniasz, czy będzie dla ciebie jakimś zyskiem, czy nie. Let him in, or you don't let him in. It's a part of sovereignty to say thank you, the gate is closed. Tak, wpuszczasz go, albo go nie wpuszczasz. Jest to jakaś taka część naszej integralności, naszej niezależności, żeby go wpuścić lub nie. And St. Thomas even pronounces himself on citizenship. I święty Tomasz?
St. Thomas? Mówi o tym też o narodowości. And he says it's only after generation two or three when you know that this person is integrated and going to be loyal to your state. I po no, kilku latach, tak, dwóch lub trzech, wiadomo, czy ta osoba jest zintegrowana i czy będzie lojalna tobie i twojemu państwu. I'd be very glad to welcome questions later on. I hope I've provoked some thoughts. I'd like to thank the translator here. I obviously have some experience in the European Union of being translated into 27 other languages, which may be quite a waste of money, actually, to see myself translated into Estonian and Slovenian. Yeah. Bardzo chętnie odpowiem później na wszystkie pytania i dziękuję bardzo. I'm grateful. Thank you. Thank you very much. Prosiłam teraz o zabranie głosu pana Andrzeja Sadowskiego. Dzień dobry, Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha i Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP. Jak brzmi jedna z reguł ekonomii klasycznej, jeżeli towary nie będą przekraczać granic, to będą to robiły armie. Stąd protekcjonizm jest najlepszą zachętą do wywołania wojny. I jeżeli Unia Europejska będzie stosowała taką politykę ograniczenia wolności handlu, wolności gospodarczej, to prędzej czy później, a dzisiaj już widać, że prędzej, padnie właśnie ofiarą własnej polityki. Wiele lat temu w raporcie Banku Światowego wskazano, że za gigantyczny głód w Afryce jest nie kto inny odpowiedzialny, tylko Unia Europejska i Stany Zjednoczone, stosując protekcjonistyczne polityki dotyczące rolnictwa. A to dlatego, że jedynym towarem, jaki mogłyby w obrocie międzynarodowym, w handlu międzynarodowym mieć państwa afrykańskie, to jest właśnie żywność, która niestety nie może dotrzeć do Unii Europejskiej ani Stanów, bo te miejsca na świecie stosują protekcjonizm. Przez to coś, co byłoby naturalnym produktem wymiany handlowej, nie jest i przez to te kraje przez tyle lat popadały w nędzę, a Unia Europejska z tych 300 miliardów razem ze Stanami dolarów, które wydaje na protekcjonizm dotyczący rolnictwa, przeznacza kilka procent na tak zwaną pomoc dla głodujących państw afrykańskich. Także protekcjonizm rozbraja narody, rozbraja obronność, bo cofnę się do XIX-wiecznej historii, kiedy francuskiemu cesarzowi niemiecki producent armat zaproponował nowej generacji armaty i był to Krupp, ale i na ten kontrakt został podpisany. Ale pod wpływem francuskiego lobby producentów armat starego typu, odlewanych jeszcze z brązu, został zerwany i przez to niemieckie armaty, które były już kupione od Kruppa, rozbijały w wojnie francusko-niemieckiej w 1870 roku mury twierdzy Sedan czy Meca. Stąd protekcjonizm w tym wypadku Francji okazał się dla nich zgubny i kosztowało to Francję wiele milionów franków w złocie kontrybucji, nie licząc przegranej wojny. Mamy więc sprawdzone historyczne dowody, że jest to najzwyczajniej szkodliwa w sensie i rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państwa doktryna. Stąd im prędzej Unia Europejska zerwie z protekcjonizmem, tym szybciej ma szansę powrócić do rozwoju. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze przedstawię pana Henryka Siodmoka, który też jest gościem dzisiejszej konferencji. Jest to prezes grupy Atlas, który jest tutaj po mojej lewej stronie. Dziękuję. Ja ze swojej strony bardzo przepraszam za pominięcie i prosimy pana o zabranie głosu od razu. Pomoc kolegi. Dzisiaj miałem okazję mówić
prezentować mój pogląd na temat przedsiębiorczości i dostępu do pracy. Może ponieważ mówiłem na ten temat przed chwilą, to pewnie wiele osób jeszcze to pamięta, albo przynajmniej trochę. Bym chciał rozwinąć ten powiedziałem o tym, że są człowiekowi potrzebne trzy wolności. Wolność wyznania, wolność pracy i wolność do obrony ojczyzny. Także zajmuje się, interesuje mnie zawsze mnie obronność. A w zasadzie nie obronność, a zdolność do prowadzenia wojny. Dzisiejsza nasza armia jest w stanie się pomieścić na Stadionie Narodowym. Narodu 40-milionowego, który jest tak ciężko doświadczony. Jesteśmy kompletnie rozbrojeni i bezradni. Dlatego, że odbudowa armii wymaga nakładów przez wiele lat, duże konsekwencji na badania i rozwój, na przemysł i tak dalej, i tak dalej. A słynęliśmy zawsze z tego, że i pewnie i słyniemy do skłonności i zdolności do obrony, do ponoszenia ofiar za ojczyznę. Ale dobrze by było, aby te ofiary ponoszone za wolność przynosiły zwycięstwa. Zawsze w historii tak jest, to się nie zmienia, że raz na 20-30 lat będzie zagrożenie wojną. I na ten jeden moment się finansuje armię. Utrzymuje się je przez 20-30 lat po to, żeby zlikwidować zagrożenie, które się pojawi raz na jakiś czas. W ciągu ostatnich 25 lat wszystkie granice wokół Polski się zmieniły. Wszystkie się zmieniły. Tylko Polska się zmieniła granica. One są tak samo płynne, jak były kiedyś. Dzisiaj czujemy zagrożenie i my musimy sobie przywrócić prawo do obrony ojczyzny. Te nakłady, które są dzisiaj ponoszone bardzo słusznie, jest czynione wysiłki do obrony, do odbudowy naszej armii, naszej zdolności, mówimy zdolności obronnych, co jest, ja tego nie lubię. Zdolność do prowadzenia wojny, a nie tam obronnych. To one przyniosą efekty, kiedyś tam przyniosą efekty za 10-15 lat. Za 15 lat według nowego dokumentu mamy być zdolni do samoobrony. Nie lubię tych pojęć, że przeznaczamy 2% PKB na obronność i tak dalej. Jeżeli my jako naród, który tak pokoleniami walczył o wolność i dał dowód tego, że dla nas wolność jest bezcenna, to mamy wydać na obronność tyle, ile jest potrzebne. Bo to świadczy o woli narodu do istnienia, do przetrwania, do rozwoju. Dzisiaj wydajemy znacząco za mało. I żeby w krótkim czasie zbudować strategiczną przewagę, bo nie możemy jej zbudować w perspektywie strategicznej, my nie mamy rakiet, nie mamy broni jądrowej, nie możemy ją zbudować nawet w perspektywie operacyjnej, bo nie mamy lotnictwa, mamy za małe, to musimy ją zbudować w zasięgu taktycznym. I ja przy tej okazji apeluję, aby odbudować Armię Krajową. Jeszcze żyją AK-owcy, jest ich około 6000, którzy mogą stać się matkami, ojcami chrzestnymi tych oddziałów, które dzisiaj znamy z kart historii. Bataliony Zośka, Parasol i inne mogą odżyć. To jest ostatni moment, aby tą pałeczkę tego patriotyzmu i tej tradycji i tego poświęcenia przekazać następnemu pokoleniu. Aby to żyło, a nie ostało się tylko na kartach historii. Chodzi mi o taką armię krajową, która nie zaangażuje tylko młodzież, ale nas wszystkich. A w różnych formach przede wszystkim do obrony ojczyzny. To jest droga do odbudowy zachowań męskich. To jest droga do wychowania nowego pokolenia we wszystkich wartościach chrześcijańskich. To jest droga do życia w żywej historii.
Ja myślę, dzisiaj się mówi o obronie terytorialnej, jako nowym rodzaju wojsk. Każdy karabin na wagę złota, ale 35 tysięcy niewiele tutaj zmienia. Ja mówię o Armii Krajowej, którą można zorganizować i zbudować, która będzie miała między co najmniej 1 milion gotowych ochotników. I przy wykorzystaniu dzisiejszych systemów informatycznych, jakie są w Polsce, zbudowały polskie firmy, jakie my mamy nawet w grupie Atlas, jesteśmy w stanie szkolić w sieciach rozproszonych bardzo tanim kosztem ogromnie wiele osób, ogromnie wielu ochotników. Starczy przypomnieć, że mamy ogromny zasób, którego nie wykorzystujemy w postaci ochotniczych straży pożarnych. To jest 15 tysięcy placówek, 710 tysięcy członków. Osób, które są świadectwem więzi ze społecznością lokalną, są świadectwem społecznej chęci niesienia pomocy i te placówki są bardzo dobrze zorganizowane. 4 tysiące ochotniczych straży pożarnych jest włączony w system zawodowej straży pożarnej, są dobrze zorganizowane. Ale mi chodzi o infrastrukturę, na której można budować, można szybko zbudować tą zdolność. I uważam, że jak tutaj jest takie hasło, ja tutaj już jest koniec, tak, to uważam, że musimy odbudować Armię Krajową, aby te idee tutaj tutaj się mogły ziścić. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jako kolejnego gościa poprosimy o zabranie głosu pana Jacka Wilka. Dziękuję bardzo. Ja postaram się naprawdę bardzo krótko, wręcz w punktach odnieść do tego zagadnienia. Proszę Państwa, chciałem Państwu zwrócić uwagę na taki pewien paradoks, jeśli chodzi o kwestię właśnie czterech słynnych swobód europejskich, a sytuację, jaką mamy teraz. Otóż, proszę Państwa, kiedy ojcowie założyciele Unii Europejskiej konstruowali, projektowali, budowali ten system, to chodziło o podstawową rzecz, że państwa, suwerenne państwa europejskie mają się na siebie otwierać, jak najbardziej czynić sobie, że tak powiem, ustępstwa, nie znosić granice celne, inne. Natomiast to nie oznaczało wtedy, broń Boże, ujednolicania wszystkich systemów tych poszczególnych państw. A więc założenie było takie, że otwieramy się na siebie, ale konkurujemy swoimi różnymi systemami gospodarczymi, finansowymi, podatkowymi, po to właśnie, aby w drodze tej naturalnej konkurencji, tego niejako międzynarodowego wolnego rynku, aby ten, który system, który jest najlepszy, aby się rozwijał, a inne no albo brały z niego przykład, no albo w tej konkurencji przegrywały, bo konkurencja jest dobra i zawsze przynosi efekty. I na tej zasadzie była zbudowana, oparta o tę filozofię koncepcja czterech swobód, a więc swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału. Tak było na początku. Minęło lat 60 i jaką mamy sytuację? Owszem, teoretycznie swobodny przepływ towarów, osób, ludzi, kapitału istnieje, ale tak naprawdę w praktyce, jak się przyjrzymy, czy to regulacjom dotyczącym zwłaszcza usług, to taka swoboda jest fikcją, ponieważ mamy taką dyrektywę unijną, która jednocześnie ma tyle wyłączeń, tyle wyjątków, że tak naprawdę ten swobodny przepływ usług jest minimalny. Mamy przepływ towarów, ale tak naprawdę jak spojrzą Państwo na sytuację chociażby polskiej firmy Ursus, która próbowała sprzedać w Niemczech swoje ciągniki i z jakim odporem się spotkała lobby tamtejszego, no to znowu pytanie, czy to jest prawda, czy to jest fikcja. Kwestiami kapitału się nie będę chwilowo odnosił, bo to temat na dłuższą przepływu kapitału, dłuższą rozmowę, natomiast jeśli chodzi o przepływ osób, no jest swobodny w zasadzie. No ale teraz wobec ogromnej rzeszy napływu imigrantów, coraz więcej państw, nielegalnych imigrantów socjalnych, coraz więcej państw tak naprawdę próbuje tą politykę we własnym zakresie prowadzić, bo najzwyczajniej w świecie boi się tych, którzy przekraczają ich granice bez jakiejkolwiek wiedzy i kontroli. A na to wszystko nakłada się to, że na skutek unifikacji i ujednolicania wszystkiego, co się da, tak naprawdę konkurencja między krajami Unii Europejskiej maleje, zanika, dlatego że jeżeli się wszystko ujednolica, czyli narzuca wszystkim wspólne rozwiązania, no to gdzie tu konkurencja? Gdzie tu właśnie konkurowanie na różne pomysły, różne koncepcje, czy to podatkowe, gospodarcze, dotyczące prawa pracy i wielu innych rzeczy? A więc paradoksalnie, proszę Państwa,
ten protekcjonizm wewnętrzny, można powiedzieć, tak naprawdę powoli hamuje te cztery swobody, ale co gorsza, on będzie się przejawiał w coraz większym protekcjonizmie zewnętrznym, bo Unia Europejska, tracąc swoją konkurencyjność, kraje Unii Europejskiej, z powodu tego ujednolicania tych nieszczęsnych wspólnych rozwiązań, tej biurokracji, traci swoją konkurencyjność jako obszar wobec innych państw świata. I odpowiedzią prawdopodobnie będzie nie modernizacja, tylko jeszcze większy protekcjonizm. I tego się, proszę Państwa, obawiam i dlatego oczywiście głębokie reformy i tej zmiany filozofii Unii Europejskiej, czyli powrót do korzeni, są jak najbardziej potrzebne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę o zabranie teraz głosu pana Zbigniewa Jarząbka, prezesa Fundacji Gadania Patriotów. Proszę Państwa, Konstytucja Stanów Zjednoczonych ze swoimi 27 poprawkami to jest 7000 słów. Jest to instrukcja dla ludzi, którzy żyją w tym państwie, jak działać, jak żyć, jak pracować. I dzielni ludzie w Stanach Zjednoczonych, pracowici, przez 200 lat na podstawie tej instrukcji wypracowali to, że Stany Zjednoczone do dziś dnia są najpotężniejszym krajem świata. Amerykanie często mówią o swojej konstytucji, powołują się na swoją konstytucję i odnoszę takie wrażenie, że ją znają i doskonale rozumieją. 7000 słów. Wracajmy do Europy. Proszę Państwa, unijne regulacje dotyczące sprzedaży kapusty to 27000 słów. Dzisiaj tylko prawnicy potrafią instrukcję sprzedaży kapusty odczytać. Dlatego, Szanowni Państwo, dzisiaj w Europie jest tak ogromny popyt na prawników i na tych prawników jest stać przede wszystkim bardzo duże firmy, koncerny. Nie stać jest tych małych, dlatego tak gwałtowny rozwój ogromnych firm, koncernów. Proszę Państwa, ojcowie założyciele, jak tu kolega wspomniał, dali nam pewne, wydawałoby się, wspaniałe przywileje i prawa. Przepływ ludności, kapitału, usług. I nagle coś się stało z tym. I Szanowni Państwo, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Proszę Państwa, tej wolności trzeba strzec. I tej wolności strzegą Amerykanie poprzez swoje niezależne sądy, ale to też poprzez to, że Amerykanie mają broń. I ta broń w pierwszej kolejności pomysłu posiadania broni w Ameryce miała służyć temu, żeby bronić się przed opresyjnym państwem. A kogo myśmy postawili jako strażników naszej wolności? Proszę Państwa, myśmy postawili urzędników po to, żeby strzegli naszych swobód i wolności. Postawiliśmy tysiące, dziesiątki tysięcy urzędników, którzy mają tego strzec. I Szanowni Państwo, ci urzędnicy zachowują się jak najnormalniej, jak wszyscy, którzy pracują. Bo człowiek, który pracuje, ma swoje gospodarstwo, to chce to gospodarstwo rozwijać, chce je przekazać dzieciom, chce w to gospodarstwo inwestować. Tak samo dzieje się z urzędnikami. Proszę Państwa, jeżeli posadzicie w jakimś pomieszczeniu urzędnika, to on myśli o tym, żeby dostawić następne biurko, tam posadzić swoje dziecko, pociotka i następne biurka. A żeby uzasadnić postawienie tych biurek, to ci ludzie muszą pracować. I proszę Państwa, wymyślają nam te instrukcje sprzedaży kapusty, które mają dzisiaj, które są ogromnymi tomami. Cesarz Franciszek, tak mówią, cesarz Austro-Węgrów, kiedy przynoszono mu ustawy do zatwierdzenia, to dawał je do przeczytania swojemu stajennemu. Jeżeli ten stajenny to rozumiał, to te ustawy przyjmował. Jeżeli nie rozumiał, to te ustawy wyrzucał. Szanowni Państwo, dzisiaj nie mamy cesarza, ale mamy jeszcze grupę wolnych, porządnych ludzi, którzy tym instrukcjom, tysiącom instrukcji sprzedaży kapusty
Musimy powiedzieć nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to wspaniałe wystąpienie. Poproszę o zabranie głosu teraz pana z Stowarzyszenia Koliber, pana Piotra Zalińskiego. Dzień dobry wszystkim. Tak trudno mi się tutaj wypowiadać, jak to jest najmłodsza i najmniej doświadczona i najgorzej wykształcona osoba przy tym stole w tak zacnym gremium. I wcześniej usłyszeliśmy bardzo wiele cennych uwag na temat protekcjonizmu, czterech swobód, z którymi się oczywiście jak najbardziej chciałbym się podpisać. Jednak ja chciałem taki zwrócić uwagę na trochę inną kwestię. Gdy powstawała Unia Europejska, gdy powstawała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, po czasie powoływano pewne instytucje unijne, które miały za zadanie harmonizację rynku, strzeżenie tych swobód. I wtedy jeszcze z perspektywy czasu nie mogliśmy przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Podam taki przykład. Było takie słynne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Cassis de Dijon. To był likier, który Francuzi chcieli sprzedawać w Niemczech, jednak tam okazało się, że to nie może być sprzedawane, bo według niemieckiego prawa likierem jest tylko coś powyżej 25%, a ich likier miał 15%. I tutaj Trybunał Unii Europejskiej zareagował, że nie można innego towaru w sposób prawny w innym państwie dyskryminować, tylko ze względu na regulacje poza jakby handlowe, poza taryfowe. I z tego jakby z tego jak najbardziej słusznego orzeczenia, które pozwoliło eksporterom francuskim sprzedawać w Niemczech ten alkohol, narodziła się pewna tendencja do supremacji Unii Europejskiej w każdej dziedzinie życia. I wtedy gdy minęło już 30 lat od tamtego czasu, to były lata 70., teraz doszliśmy do sytuacji, że te same instytucje, które zostały powołane do strzeżenia wolności i strzeżenia nas przed zakusami polityków i grup interesów, przed nami ich nie bronią. I 30 lat później, w 2005 roku, ten sam Trybunał w innym składzie, w słynnej sprawie MOX, czyli sprawie Irlandia kontra Komisja Europejska, orzekł. Tamta sprawa była następująca, że Irlandia pozwała Wielką Brytanię do Trybunału Praw Morza, pokłócili się o łowiska i w tym momencie zareagowała Komisja Europejska, stwierdzając, że tylko ona może interpretować każdą kwestię, która może być związana z prawem europejskim. Proszę zauważyć, czyli mówiąc prosto, tylko Unia Europejska może mówić cokolwiek w kwestii nawet prawdopodobnie dotykającej kwestie europejskie państwom. Czyli proszę zobaczyć, jak przez 30 lat zmieniła się Unia Europejska, jedna instytucja, która powołana do ochrony nas wszystkich, teraz nadaje sobie sama sobie uprawnienia do stanowienia o nas. I to jest moim zdaniem największy problem, gdy mówimy o czterech swobodach. Bo cztery swobody są na tyle mocno wpisane, że w instytucje unijne, czyli nasze instytucje państwowe, no że dalej pomimo tych coraz większych zakresów władzy państwa, władzy Unii Europejskiej, będą funkcjonowały. Będziemy mogli eksportować na zachód, będziemy mogli w pewien sposób iść dalej, ale będą tak bardzo ograniczane, że zupełnie stracą swoją istotę. I one będą swobodami tylko na papierze. Gdyż instytucje, które powołaliśmy, żeby nas strzec, teraz nas w ten sposób atakują. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie przewidzieć, myślę, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą te instytucje za lat 10. Czy już nie zabiorą dla siebie takiego poziomu władzy i zakresu wpływania na nasze życia, że nie będziemy mogli nawet skorzystać z naszych swobód. I to jest taka moja myśl. Myślę, że poważniejsze refleksje zostawię ludziom, którzy mają większą wiedzę i większe doświadczenie ode mnie. A ja chciałem zwrócić uwagę, że często, gdy spłycamy dyskusję nad Unią Europejską do takich kliszek typu krzywizna banana albo marchewka to owoc, a zapominamy o kwestiach, które są dla nas najbardziej fundamentalne. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Wojciecha Kubania z Fundacji PAFERE. Dzień dobry, Wojciech Kubań, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Wywodzimy się ze zwierząt stadnych. Zawsze mieliśmy swojego alfa, który władzę zdobywał dzięki swojemu sprytowi albo przemocy. Obecnie ten naturalny system polityczny został nieco ucywilizowany. Współcześni alfa zdobywają władzę dzięki sprawnemu marketingowi politycznemu. Jednak wbrew oficjalnym deklaracjom
ugrupowań politycznych to niedobro wspólne jest dla nich najważniejsze. Dla grup trzymających władzę najważniejsze są notowania w sondażach popularności. W tych warunkach nie mamy szans na dobre jutro. Jedyne, co nas czeka, to jutro złe. By to zmienić, niezbędne jest zwiększenie władzy zwierzchniej suwerena, to znaczy nas, obywateli, nad politykami. Obecnie ta władza ograniczona jest wyłącznie do prawa udziału obywateli raz na 4 lata do głosowania w sondażu popularności ludzi chorych na władzę. To nie moje słowa. Według mnie to są słowa przeciętnego Polaka, bo od przeciętnego Polaka te słowa dostałem. Co zatem mamy zrobić jako wolnościowcy? Przede wszystkim udowodnić, że my nie jesteśmy chorzy na władzę, tylko chcemy właśnie wolność wprowadzić. A drugie, zastosować sprawdzony wzór, bo te wzory już są, o tych wzorach się mówi. I tutaj mamy, ja pamiętam jak byłem młody, jak mówiono o komunistycznych Chinach, wszyscy Chińczycy czytali czerwoną książeczkę Mao. Tam była wytyczna, co każdy Chińczyk ma myśleć, jak ma pojmować wykładnie wielkiego przewodniczącego Mao. My mamy również czerwoną książeczkę, przy czym ten czerwony kolor jest inny niż tamten. Ten kolor to kolor paszportu Szwajcara. To jest kolor, który ma nas doprowadzić do wolności. 3 filary tej wolności to subsydiarność, inkluzywność i trzeźwa pomoc. O tym mówi w przedmowie do tej książki ambasador Szwajcarii. To samo mówi Ted Malok, który jest nominowany na ambasadora przy Unii Europejskiej. Zapamiętajmy, subsydiarność, inkluzywność i trzeźwa pomoc. Co to znaczy? To są bardzo trudne słowa, jest w tej książce. Natomiast od czego trzeba zacząć, czytając tą książkę i w ogóle podchodząc do wolności? Od siebie samego. Tu jest rozdział 3.2. Marzy mi się, żeby każdy z Państwa, każdy wolnościowiec mógł o sobie powiedzieć, ja jestem 3.2. Też zachęcam do tego, żeby tutaj to przeczytać. To jest mentalność nasza. Mentalność, która powinna polegać na tym, że nie mogę wykorzystywać tego, że ty cenisz moją wolność. Jeżeli mam do powiedzenia 5 minut, to nie mogę gadać 15 minut. I od tego musimy zacząć, od nas samych siebie. I teraz co robić? Według mnie, jakie my mamy kierunki, bo jest nas bardzo dużo w tej chwili, jesteśmy tak jakby na fali. Nie podejrzewam, żeby czerwoni mieli takie same spotkania, jak my tutaj w tej chwili. Otóż uważam, a jeżeli mają, to w takim razie jest remedium. Otóż uważam, że świetnym rozwiązaniem na kryzys przywództwa w ruchu wolnościowym jest powołanie Rady Wolności, 5-osobowego zespołu. To nie będą wodzowie, to nie będą liderzy, to nie będą samce alfa, tylko to będą ludzie, których głównym zadaniem będzie zapewnienie tego, żeby przyszłe referendum konstytucyjne odbyło się zgodnie z wolą ludu. I oni musieliby tą wolę ludu zebrać i ją w bardzo ładny sposób przedstawić, tak jak robią to Szwajcarzy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszego spotkania, pana posła Michała Marusika, który liczę, że się odniesie do wszystkich wystąpień. No do wszystkich się nie odniosę, bo limit czasu mi obowiązuje jak każdego. A poza tym no do jutra byśmy nie wyszli. Jeżeli mówimy o wolnościach w Europie, w ich aspektach materialnych, gospodarczych, no to przede wszystkim musimy uznać fakt, że większość gospodarki europejskiej zawiera się w tych państwach, które należą do Unii Europejskiej. Widzimy też fakt, że Unia Europejska ma ambicje imperialne. Chce być jakimś potężnym imperium, ale nie zapominajmy, że wszystkie wieczne imperia przeszły do historii. Egipt starożytny istniał długo i diabli go wzięli, starożytne Chiny istniały też dosyć długo i Rzym starożytny istniał dosyć długo. No stosunkowo krócej istniał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, też miał być wieczny i Unia Europejska też ma być wieczna, będzie istniała prawdopodobnie jeszcze krócej. I wszystkie te imperia upadają właśnie z powodów gospodarczych. A to dlatego, że władza wyradza się wbrew swoim naturalnym powinnościom i zawłaszcza owoce pracy
ludzi poddanych władzy. I ci ludzie nic na to nie mogą poradzić, ponieważ państwo opiera się na monopolu siły. I dysponując monopolem siły, można z ludźmi zrobić wszystko. Jeżeli władza posuwa się do zawłaszczania owoców pracy, czyli dochodów i majątku obywateli, to nieuchronnie nastąpi kolaps gospodarczy i takie imperium zaniknie, tak jak ostatnio zaniknął Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To i ten Związek Socjalistycznych Republik Europejskich zaniknie. To, co my widzimy najbardziej, ma znaczenie najmniejsze, a największe znaczenie ma to, co widzimy najmniej. Najbardziej widzimy koszty funkcjonowania tej narośli biurokratycznej. Tam są dziesiątki tysięcy ludzi w setkach gigantycznych gmachów, ogromny personel, straszne to koszty generuje. Widzimy, jakiż to jest wielki pasożyt. Bardzo łatwo to zauważyć, ale z punktu widzenia kosztów nakładanych na gospodarkę europejską jest to malutki pikuś, można to pominąć zupełnie, nie ma zupełnego znaczenia. Znacznie większe znaczenie ma to prawotwórstwo, o którym pan Zbyszek wspominał. Jeszcze w dodatku Unia szczyci się tym, że stara się poszczególne branże wspomóc, a przetłumaczywszy to z polskiego na nasze, jeżeli nadaje się choćby jednemu człowiekowi przywilej, to tym samym wszystkich pozostałych się dyskryminuje. Co oznacza, że wolny rynek jest fikcją, przestał istnieć, a bez wolnego rynku gospodarka musi się załamać. Jest reglamentowana i reglamentowana gospodarka jest nienaturalna, nieefektywna, bo nie przynosi dochodów właścicielom, tylko państwu. To oznacza, że intencją tych państw i intencją imperium, jakie jest Unia Europejska, jest zawłaszczanie owoców pracy i stanu posiadania obywateli. Więc powtarza się dokładnie to, co robił Związek Sowiecki. Wszystko jest nasze. To robią zawsze socjaliści. W dawnych czasach imperia po prostu zabierały, bo zabierały, żeby zabrać. Mieli odwagę powiedzieć to jasno. W czasie mody na socjalizm mówi się, że zabieramy jednym, bo inni mają potrzeby i musimy dać innym. To znaczy stosuje się taki głupawy chwyt logiczny i propagandowy, bardzo głupawy chwyt, jakoby potrzeby innego człowieka były dla mnie usprawiedliwieniem do rabowania pozostałych ludzi. No i wtedy rabuje się dużo, a daje się komuś tam mało i to jest ten socjalizm. Ale nie widzimy, poza tym prawotwórstwem unijnym, nie widzimy jeszcze trzeciego aspektu, mianowicie poziomu ucisku fiskalnego. Każde państwo europejskie przed powstaniem Unii miało już ucisk fiskalny na poziomie 50-60 i więcej procent. To znaczy ponad połowę tego, co rzeczywiście w kraju wytworzono, zawłaszczała władza publiczna różnych szczebli, korzystając z monopolu na przemoc. W tej chwili w Polsce zawłaszcza się ponad 80, 82, 83% jest zabierane przez państwo pod przymusem. I to są państwa pasożytnicze, pasożytujące na tkance gospodarczej, która przez to się nie może rozwijać. Ludzie nie mają pieniędzy i nie kupują, przedsiębiorstwa są uciskane, nie mogą się rozwijać, bo nie mają z czego. I to nieuchronnie będzie kolaps. To jest zjawisko najpoważniejsze, jeżeli z tego punktu widzenia spojrzymy na Unię Europejską i państwa europejskie, które są właśnie takimi biurokratycznymi pasożytami, to czym jest Unia Europejska? Unia Europejska jest super pasożytem, to znaczy takim, który pasożytuje na pasożytach narodowych. A żeby nie było widać, że jednych bardziej, drugich mniej, to stara się zunifikować wszystko, żeby wszędzie było tak samo, żeby ludziom i biurokratom powiedzieć, no musi być tak, bo przecież wszędzie jest tak samo. Czyli jest to próba ustandaryzowania i zunifikowania standardów okupacyjnych, które utrzymują się mniej więcej na poziomie 80%. Czyli 80% tego, co narody europejskie wytwarzają, znajduje się w gestii władz. Takie imperium nie ma szans, żeby się utrzymać.
Jeżeli mówimy o wolności, to człowiek, który wytwarza swoje dobra, powinien być jedynym ich dysponentem i żadna władza publiczna nie powinna mieć żadnych praw do, nawet do uzyskiwania wiedzy, ile wytworzyłem, ile jest to warte, czy a może straciłem i co ja z tym robię. To nie jest domena władzy. Domeną władzy jest wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego, co kosztuje może 5, a może 10%, a reszta jest to domena społeczna. I dobrobyt się zacznie i normalny porządek wtedy, kiedy domena społeczna wróci do nas, do społeczeństwa i wyrwiemy się spod władzy okupacyjnej i zaczniemy mieć taką władzę, która naszą wolność będzie chronić, a nie prześladować. Dziękuję bardzo.